Czołówka cyklu. Przenikające się obrazy szczęśliwych dzieci i rodziców w sytuacji wspólnych zabaw, spacerów, malowania pisanek i jedzenia owoców. Tytuł programu na tle złączonych rąk rodziców i dzieci. Małopolska Akademia Rodzica. Prowadzi Katarzyna Drzewiecka. Dzieci i młodzież mogą cierpieć na różne kryzysy emocjonalne, które często są trudne do rozpoznania przez rodziców. Bagatelizowanie objawów może prowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie problemu i podjęcie odpowiednich działań. Rozmowa z młodzieżą oraz Zofią Szepczyńską, psychiatrą dziecięcym, suicydologiem. Myślę, że o problemach psychicznych zaczęło się mówić o wiele więcej w ostatnim czasie i bardzo dobrze. W szkole jak najbardziej mamy co jakiś czas pewne zajęcia, mamy też psychologów, którzy zawsze się nas pytają, jeżeli jesteśmy wokół nich, z nami rozmawiają, to zawsze doszukują się tego, czy wszystko jest na pewno z nami ok, to widać. A w domu mniej, ale nadal to nie jest taka wyalienowana rzecz też. U mnie w domu się rozmawia otwarcie na temat problemów psychicznych. W szkole wydaje mi się, że jest to w mniejszym stopniu i moim zdaniem za małym. Nie tak dużo po prostu, no raz na czas się przewija temat. W szkole to jest dosyć otwarta rzecz, mówi się o tym często. W domu mama zawsze mówi mi, że mogę powiedzieć, jaki mam problem. Rodzice akurat mam na tyle szczęście, że zawsze ze mną rozmawiają na wszystkie tematy, zawsze chcę, żebym z nimi rozmawiał. W domu nie mówi się o tych problemach, ponieważ ja na przykład nie mam potrzeby rozmawiania o tym. Aczkolwiek w szkole myślę, że z biegiem czasu jest to coraz bardziej poruszany temat, jednakże uważam, że dalej jest to za mało. Nawet młodzież zauważa, że o problemach emocjonalnych mówimy coraz częściej i głośniej, ale jednak wciąż za mało. Z jakimi problemami mierzą się właśnie tacy młodzi ludzie? Oczywiście bardzo dużo zależy od tego, czy mówimy o młodszych dzieciach, takich jeszcze w pierwszych klasach szkoły podstawowej, czy mówimy już o tych starszych klasach szkoły podstawowej, o szkole ponadpodstawowej. Problemy emocjonalne u tych młodszych dzieci to są zdecydowanie częściej problemy lękowe. Im bliżej adolescencji, tym więcej problemów depresyjnych, jeżeli mówimy o te trudności z obszaru zaburzeń emocjonalnych. Oczywiście mamy w tej grupie wiekowej, czyli w okresie rozwojowym, również inne problemy z obszaru emocjonalnego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. I to, co wydaje mi się ważne, to mamy takie zaburzenia, które są, ja bym powiedziała, z pogranicza różnych trudności. Czyli zaburzenia zachowania i emocji, albo zaburzenia zachowania u dzieci, które mają różnego rodzaju trudności rozwojowe, takie też szkolne, tak zwane zaburzenia adaptacyjne, czyli takie trudności emocjonalne, które wynikają z przeżycia jakichś konkretnych, bardzo trudnych sytuacji w ich życiu. Doskonale wiemy, że okres dojrzewania rządzi się swoimi własnymi prawami, że huśtawki nastroju się zdarzają. I pytanie, jak odróżnić takie typowe problemy emocjonalne związane właśnie z okresem dojrzewania od takich już poważniejszych, które już wymagają właśnie interwencji specjalisty? W tym typowym okresie adolescencji zmieniają się relacje rodzice-dziecko. Często zmienia się na przykład intensywność kontaktów dziecka z rodzicami. Dziecko częściej woli przebywać albo w grupie rówieśniczej i to w zasadzie uważamy za taki bardzo zdrowy czynnik. Ale jeżeli ono się wycofuje z kontaktu z rodzicami, zamyka się w swoim pokoju, ale do tego stopnia, że nawet zapraszany przez rodziców w momencie, gdy ma proponowane jakieś wspólne aktywności, gdy jest zapraszany do rozmowy i w takim znaczącym stopniu jakby przestaje korzystać z tych zaproszeń. To jest już taka sytuacja, która powinna budzić niepokój. W momencie, gdy dziecko czy nastolatek przestaje kontynuować różne obszary czy realizacje swoich zainteresowań, jakichś pasji, hobby, przestaje go to ciekawić. Oczywiście może być częściej smutny, częściej mieć mniej energii, ale może też właśnie być dużo bardziej rozdrażniony, częściej zezłoszczony, częściej taki opozycyjny, niechętny do współpracy. I nie zawsze jakby rodzice rozumieją, że w takiej sytuacji być może to dziecko potrzebuje też pomocy, potrzebuje wsparcia. A co zrobić, kiedy zauważymy już zmianę w zachowaniu naszego dziecka? Spróbować jednak usiąść i na spokojnie rozmawiać?
na pewno nie obrażać się na to dziecko, bo bywa tak, że dziecko kilka razy powie, że nie chce z rodzicem spędzić czasu, że nie chce iść na spacer, odmawia zaproszenia właśnie, nie wiem, do wspólnego spędzania czasu i ten rodzic przyjmie taką pozycję, no to jak nie, to nie, to ja teraz poczekam, aż ty przyjdziesz i będziesz chciał, ale czy chciała. Tylko że w ten sposób, ja bym powiedziała, traci się jednak w pewnym zakresie szansę na to, żeby faktycznie z tym dzieckiem porozmawiać i to dziecko wesprzeć. Bo ja zawsze mówię rodzicom, że nie można przestawać dziecka zapraszać. Ono pewnie nie zawsze skorzysta z tego zaproszenia, ale to jest bardzo ważne, bo w którymś momencie może faktycznie przyjść i opowiedzieć o czymś trudnym. Ważne, żeby wiedziało, że zawsze może przyjść i żeby było też przez tego rodzica aktywnie zapraszane. A do czego może doprowadzić bagatelizowanie tych pierwszych objawów, symptomów problemów emocjonalnych u dziecka? Do narastania problemu. Jak dziecko przestanie, nie wiem, chodzić do szkoły, to raczej rzadko się zdarza, żeby ono nagle do tej szkoły zaczęło samo chodzić. To znaczy, że u niego trudności emocjonalne po prostu nie pozwalają mu do tej szkoły pójść albo znacznie utrudniają to pójście. I bez wsparcia, bez terapii, czasem bez farmakoterapii, ta sytuacja się nie zmieni na korzyść, a może narastać, może się pogarszać. Oczywiście w sytuacji zaburzeń depresyjnych to, czego się jakoś najbardziej obawiamy, to, że w tym kryzysie depresyjnym to dziecko zacznie dokonywać jakichś działań autoagresywnych. Czy się samookaleczać, czy podejmować jakieś działania samobójcze. Często, gdy nasze dziecko mierzy się z problemami emocjonalnymi, nasz świat rozpada się na małe kawałki, ale właśnie wtedy potrzebna nam jest siła i wiedza, aby skutecznie je wspierać i pomóc mu przejść przez te trudne chwile. Rozmowa z młodzieżą o wsparciu rodziców. Zdarzały się takie sytuacje, gdzie rodzice nie wiedzieli, jak mi pomóc, aczkolwiek bardzo rzadko. Niezbyt. U mnie w domu się mało mówi o problemach psychicznych i jak na nie reagować. Tak mi się wydaje, że tak było. Były takie momenty, ale po prostu do naprawienia tego jest potrzebna jedna rozmowa, dłuższa. Czułam, że moi rodzice są bezradni wobec moich problemów. Czasem tak było, ale po prostu z czasem to przemijało. Bardzo często zdarza się, że rodzice nie wiedzą, jak nam pomóc, chociaż tego bardzo chcą. Rozmowa z młodzieżą oraz Michałem Skalskim, psychiatrą. Największe wsparcie, które by mi pomogło, no to jest właśnie zrozumienie przez rodzica, mnie i rozmowa. Żeby nas nakierunkowali, żeby nam uświadomili, że to wszystko nie jest takie proste i każdy popełnia błędy, nie każdy może być realny. Po prostu to, że przy mnie są. Świadomość tego, że hej, jestem tutaj, jestem twoim filarem, możesz się na mnie oprzeć, jest zawsze bardzo budująca. Czasem może nawet nic nie mówią, tylko przyjdą i przytulą. To według mnie jest najważniejsze wsparcie od rodziców. Rozmowy lub też w zależności od sytuacji, na przykład pozwolenia mi zostać samemu. Obecność jest bardzo ważna, ale czasem rodzice pomimo tych najlepszych chęci nie są w stanie pomóc swojemu dziecku w kryzysie emocjonalnym. W takiej sytuacji związanej z głębokim kryzysem psychicznym u dziecka rodzice muszą skupić się na tym, co potrafią najlepiej i co intuicyjnie podpowiada im serce i emocje rodzicielskie, a więc na wspieraniu dziecka, na podtrzymywaniu go na duchu i na przekonywaniu go do tego, by uczestniczyło w leczeniu. Jak bardzo zmienia się życie całej rodziny po diagnozie, na co rodzice muszą być przygotowani i jakie emocje temu towarzyszą? Sytuacja choroby psychicznej bądź zaburzeń psychicznych u dziecka jest głębokim kryzysem dla całego systemu rodzinnego. Zwykle, jeśli chodzi o emocje rodziców, czymś, co w takiej chwili się dzieje, w pierwszej chwili jest zaprzeczanie temu problemowi. Wtedy, gdy widzimy, że coś się dzieje, że są jakieś trudności, próbujemy trochę bagatelizować, minimalizować skalę tego problemu, bo takie mamy po ludzku mechanizmy obronne. Próbujemy ratować ten w naszym poczuciu zdrowy system rodzinny, w którym nie było miejsca na ciężką chorobę nikogo z nas, a co dopiero na problemy psychiczne
dziecka. Później przychodzi moment też pewnego wstydu, poczucia winy, które wpływają też niejednokrotnie negatywnie na to, by we właściwym czasie szukać pomocy, bo może jednak lepiej, żeby niektóre osoby o tym nie wiedziały, po co mówić o tym w szkole, może jednak to nie jest sytuacja, w której jest potrzebny lekarz-psychiatra. Ale jednak doradzałbym wszystkim Państwu, żeby w takich sytuacjach jednak szukać tej pomocy. Inne emocje, które często się pojawiają, to też pewnego rodzaju zniecierpliwienie, frustracja, wtedy gdy pomimo naszych najszczerszych chęci ten problem jest jakimś trwalszym problemem i te emocje negatywne, które też w konsekwencji podtrzymywanego przez dłuższy czas kryzysu psychicznego u dziecka występują u rodziców, powinny być również powodem pomocy i wsparcia dla rodziców. I pamiętajmy, że rodzice też potrzebują pomocy i wsparcia wtedy, gdy ten kryzys dotykający dziecko jest głęboki, gdy czas jego trwania jest dłuższy. I ta pomoc skuteczna, którą dostaną rodzice, też wpływa korzystnie na leczenie i na rokowanie dla dzieci. A jak możemy w takim razie wspierać to dziecko? Bez wątpienia tutaj duże znaczenie ma właśnie ta otwarta, wspierająca relacja i komunikacja z dzieckiem. Podstawą tego wsparcia jest otwartość, akceptacja i empatia w stosunku do dziecka. Należy rozumieć to, że to, co się dzieje w kryzysie psychicznym z dzieckiem, to sytuacja, w której dochodzi do bardzo dużych zmian w jego przeżywaniu, w jego odczuwaniu i często te emocje pojawiają się w sposób nieprzewidziany, gwałtowny, często są bardzo intensywne i rolą rodzica jest to, by poprzez wsparcie dawane, poprzez cierpliwość, bycie z dzieckiem, również w tych trudnych momentach chorobowych, kiedy tej choroby nie możemy usunąć w ciągu minuty czy dwóch, tak jak bardzo byśmy to chcieli zrobić, żeby być przy tym dziecku, żeby nie odrzucać, żeby nie dawać też takich dobrych, złotych rad w sposób, w naszym poczuciu racjonalnego myślenia o życiu, o chorobie. Pacjent w kryzysie psychicznym odczuwa zupełnie inaczej. I nawet jeśli mówi rzeczy, które są niezgodne z rzeczywistością, z naszego punktu widzenia, to nie należy go za wszelką cenę korygować, nie wolno go oceniać i nie można go odrzucać, jeśli chcemy, by to zdrowienie następowało szybko. Na pewno ta akceptacja i empatia i otwartość to jest podstawa tego, by to leczenie dziecka przebiegało w sposób skuteczny i szybki. Unikanie błędów wychowawczych jest kluczowe w każdej sytuacji. Dlatego zapytaliśmy młodzież o najczęstsze błędy popełniane przez rodziców. Rozmowa z młodzieżą oraz Agnieszką Dyczkowską-Krupińską, psychologiem i psychoterapeutą. Wydaje mi się, że największym błędem wychowawczym rodziców jest... Presja. Wydaje mi się, że presja jest po prostu najcięższa do zniesienia ze strony rodziców. Za mili dla swoich dzieci. Wydaje mi się, że jednak trochę tej ostrości powinno tam być, żeby dziecko było się w stanie dobrze wychować. Nie poświęcałem zbyt dużej uwagi swoim dzieciom. Bicie albo takie bycie takim niemiłym wobec nich. I też nie pójście na kompromisy z dzieckiem. Presja nakładana, żeby dzieci miały jak najlepsze stopnie w nauce. Chcąc nawet dobrze dla swoich dzieci, mogą ich właśnie nie słuchać, na przykład próbować im narzucać pewne rzeczy odgórnie. Nie ta rozświeckość, ale po prostu podejście takie bardziej podobne do tego, które mieli podejście ich rodzice do nich. A niestety świat, w którym oni żyli, a w którym my żyjemy, jest, myślę, że zmienił się najbardziej drastycznie, jeżeli chodzi o pokolenia. Mówi się o wychowywaniu poprzez naśladowanie. Jakie negatywne wzorce często nieświadomie przekazują rodzice? Również w sądzie padło, prawda, że rodzice powielają schematy często w sposób nieświadomy. Skoro mnie tak wychowywano i wyrosłem na człowieka, to w tej chwili mogę przekazać to swoim dzieciom. Myślę sobie, że jakiś rodzaj refleksji, zmiany zachowań, przekazania dzieciom swoim przemyśleń i współpracy z dzieckiem zawsze będzie korzystny. Jakie te pozytywne wzorce właśnie powinniśmy przekazać tak konkretnie?
Jeżeli je mamy, to jesteśmy szczęściarzami. Jeżeli ich nie mamy, to myślę, że możemy się ich nauczyć, obserwować, inspirować, być otwartym. W tej chwili dużo się mówi o takim stylu rodzicielstwa podążania za dzieckiem, bliskości. I to jest bardzo w porządku. To jest bardzo w porządku, ponieważ słuchamy i jesteśmy z dzieckiem. Ale wciąż pamiętajmy, że jesteśmy rodzicami, że to my mamy za zadanie mądrze kochać, ustalać granice, być autorytetem, jednocześnie będąc bliskości ze swoim dzieckiem. Jak ustalać takie granice i w jakich sytuacjach? Wszyscy potrzebujemy granic, i dzieci, i dorośli. Chodzi o to, żeby nie ustalać ich autorytarnie, prawda? Bez dyskusji, presją, opresyjnością, karą, czy też przekupywaniem dziecka, bo tak to trzeba nazwać, płaceniem za różne ważne sprawy, nie wiem, sprzątanie pokoju na przykład. Czyli granice to jest ustalona z dzieckiem wspólnie najczęściej, wyjaśniona dlaczego i konsekwentnie przestrzegana, co nie znaczy, że niezmienna. Może być elastyczna, ważne, żeby istniała. Czyli zostawiamy też taką przestrzeń dla dziecka, ale jesteśmy ciągle obok. Jak jednak stawiać te granice, aby jednak zapewniać też to odpowiednie wsparcie? I co się stanie, jeśli my tych granic jednak nie postawimy w odpowiedni sposób? Jeśli dziecko jest przyzwyczajone do tego, że my jesteśmy autorytetem, czułym autorytetem, czyli stawiamy te granice od najmłodszych lat, wtedy będzie dla niego naturalne i normalne, że te granice istnieją. Trudno postawić nastolatkowi nagle w wieku na przykład 16 lat granice, jeżeli on ich wcześniej nie znał i wszystko odbywało się tak, jak on chciał wcześniej. Więc warto mieć to na uwadze, żeby zaczynać od samego początku. Granice, czyli ustalamy wspólnie zasady życia rodziny. Ustalamy wspólnie, to podkreślam, czyli decydujemy razem. Nastolatek może brać w tym udział, ale już jeżeli się na to wspólnie zgodzimy, to konsekwentnie tego przestrzegamy. Bo inaczej ustalamy granice w przypadku kilkuletnich dzieci, inaczej w przypadku nastolatków, bo gdzieś tam tej przestrzeni już więcej im musimy dać. Zdecydowanie. Nastolatek potrzebuje przestrzeni, potrzebuje negocjacji, potrzebuje decydować. I uczymy już decydować małe dziecko, prawda? Ono może podejmować decyzję o tym, co ubrać dzisiaj, czy co zjeść. Dzięki temu uczy się tego, że to jest kwestia porozumienia w rodzinie, prawda? Że nie stawiamy na swoim za wszelką cenę. Dotyczy to i rodziców, i dzieci. Okres dojrzewania bywa trudny, bywa burzliwy. Co zrobić, żeby w tym trudnym okresie buntu, szczególnie młodej osoby, nie utracić z nim relacji? Jeżeli pracowaliśmy na relacji od samego początku, to nie utracimy jej. Czasem przeraża zmiana w nastolatku. Spotkałam się z takim zabawnym stwierdzeniem, było grzeczne dziecko i nagle mam obcego w domu. Prawda? Nie wiadomo skąd się wziął. Do tej pory było miło, sympatycznie, słuchał, był grzeczny, a nagle próbuje mieć swoje zdanie. Ważne, żeby od początku budować rozmową, porozumieniem, ustalaniem wspólnych właśnie różnych zasad, to porozumienie. Czyli nastolatek musi się buntować. To jest kwestia rozwojowa. On tego potrzebuje, żeby być autonomiczny. I my też musimy to zaakceptować. To jest również rozwój rodziców, nie tylko nastolatków. A czy powinniśmy się martwić, kiedy mamy nastolatka w domu, a nie przechodzi tego okresu buntu? To zawsze warto się zastanowić, dlaczego. Dlaczego nie przechodzi okresu buntu, który jest rozwojowy? Być może jesteśmy uległymi rodzicami. Być może nie ma się przeciwko czemu buntować. Być może ulegamy mu i wtedy też warto się zastanowić, dlaczego. Bądźmy czujni na pierwsze symptomy, które mogą nas zaniepokoić i pamiętajmy, nie bójmy się korzystać z pomocy specjalistów. Mówił Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Dbajmy o zdrowie psychiczne naszych dzieci. Województwo małopolskie angażuje się w liczne inicjatywy, aby wspierać rodziców, opiekunów w trosce o naszych najmłodszych mieszkańców regionu. Pamiętajmy, że razem możemy zapewnić naszym dzieciom najlepszą przyszłość. Lista realizatorów pojawiająca się wraz z tytułem programu Małopolska Akademia Rodzica. Audycja zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego. Napis TVP3 Kraków 2024.